dni nazwane tematycznie, niektóre się potwierdzają, te kluczowe rzeczy jak turystyka czy rodzina, to będą kontynuowane. Są takie nowości jak zaproszenie do miast partnerskich, zaprosiliśmy delegacje, żeby przyjechały z własnymi zespołami muzycznymi, tworzymy taki tygiel muzyczny. Nowością jest też na przykład zakończenie, które zamiast fajerwerków zrobimy pokaz laserów. Impreza potrwa od 19 czerwca do 2 lipca. W tym roku obejmie także strefę Kibica, która stanie w Złotowskim Amfiteatrze. Otwarciem Euroekofestiwalu będzie Ekocross, czyli bieg wokół jeziora. A nowością będzie bieg przedszkolaków, oczywiście na krótszym dystansie. Nie zabraknie także sprawdzonych atrakcji jak rajdy, powszechne sadzenie drzew i puszczanie wianków. Gwiazdą koncertu finałowego będzie zespół Leszcze.